W poprzednim odcinku było superhero, a dzisiaj różniaste wszystkie, cała reszta pozostałych komiksów, które przyszły do mnie w czerwcu jeszcze, tak w czerwcu, wiem, że mamy lipiec, sierpień może, nie wiem kiedy to wrzucam, kiedy to oglądacie. Cześć, witajcie, tutaj Jacek Kolekcjoner. Ej, a w sumie to uchowało się jedno superhero, nawet nie zwróciłem uwagi, mamy super kwenka. Hej, też się liczy, więc tak, w dzisiejszym odcinku, może tak, zacznę od tego, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam was do poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku mieliśmy jeden komiks od Nakle Comics. Dzisiaj będzie troszkę więcej, ale tamten jeszcze jako tako zakwalifikowałem jako superhero. Mieliśmy Marvelki, DC, Black Label oraz Gwiezdne Wojny, których nie było dużo w tym miesiącu, a dzisiaj mamy całą resztę. Zaczniemy sobie od Disneyów, bo mamy ogólnie komiksy od Egmontu, mamy kilka komiksów od Kultury Gniewu, dwie sztuki oraz dwie sztuki od Nakle Comics. Ale to zaraz, najpierw zaczniemy sobie od kaczych komiksów. To znaczy kaczo disneyowskich, tak? No bo co ja wam będę opowiadać o tym, jak dokładnie wygląda Gigant Poleca, Sekret Donalda, w środku historie też związane z Super Kwenkiem, Egmont wydaj Pekken 256 stron na standardowym gigantowym papierze. Nie takim gigantycznym, standardowo gabarytowym. Zamówiłem już na lipiec, chyba jest Galaxy 3? Tak, wydaje mi się, że Galaxy 3 teraz wychodzi, który jest jeszcze w powiększonym formacie, ale to w którymś najbliższym filmie. Skoro już jesteśmy przy kaczkach, może przejdziemy do niezwykłych losów Sknerusa McQuacha. Komiks, który jest wydany podobnie jak kolekcja Dona Rossy, którego pierwszy tom mam tutaj. Bardzo podobnie, nawet powiedzmy paleta barw prawie że się zgadza, ale widać, że troszkę jest inaczej, po to, żeby rozróżnić, czy jednak tam były komiksy Dona Rossy, a tutaj mamy komiksy różnych artystów. Zresztą o czym będzie w środku za sekundkę. Ale tak, wydanie jest podobne, twarda oprawa, śliska okładka z przodu i z tyłu, 90 zł okładkowej. Ostrość. I jak widzicie w spisie treści, przeczytałem wszystkie te historie. Niektóre z nich nawet kojarzę, bo tak jak widzicie na przykład tutaj jest napisane, że niektóre z tych komiksów debiutowały w Kaczorze Donaldzie polskim albo innych tam wydawnictwach europejskich albo amerykańskich, ale niektóre z tych Kaczorów Donaldów dosłownie zbierałem. To był ten peak moment, kiedy w podstawówce zbierałem nowe Kaczory Donaldy, więc nic dziwnego, że kojarzę niektóre z tych historii. Jest też wstęp o Sknerusie McQuatchu i o tym, czym dokładnie są te dodatkowe historie. Są to historie częściowo starsze, z lat chyba nawet 60. Tak, nawet z lat 60. Przekrój wszystkich epok, nawet jest kilka z ostatnich lat. Kilka jest bardziej rozbudowanych, kilka bazuje na prostszych gagach. Na przykład tutaj mamy historię o tym, jak wujek Sknerus został wykiwany, pomimo tego, że próbował wykiwać kogoś innego, co jest bardzo częstym motywem powtarzającym się w tych komiksach. Część komiksów nawiązujących do w ogóle przeszłości, do dzieciństwa Sknerusa McQuatcha, do szczęśliwej dziesięciocentówki, a kilka po prostu o starej, dobrej rywalizacji, do której wujek Sknerus ma często słabość. O alternatywnej historii i tak dalej, i tak dalej. 264 strony, papier kredowy, żółta wyklejka. Na końcu jako reklama kolekcja Dona Rossy. Ktoś się mnie ostatnio pytał, gdzie kupić teraz Życie i czasy Sknerusa McQuatcha i że ciężko jest zdobyć ten szary wydany tom kilka lat temu. W tej chwili najłatwiej jest po prostu dobyć te dwa tomy z kolekcji Dona Rossy, które pokrywają to, co było w życiu i czasach Sknerusa McQuatcha. Nawet wydaje mi się, że w jednym tomie jest jeszcze coś więcej. Te wyszły 28 czerwca. Ogólnie będziemy mieć tutaj mieszankę rzeczy. Część będzie z 28 czerwca, część 14 czerwca, ale nie śpieszyłem się, żeby wszystko sobie dokładnie przeczytać i żeby może jakieś dodatkowe insighty z tego wynieść. No a co do Śpiącej Królewny, nie mam tutaj za dużo do opowiadania, jak to kolejny tom z serii Klasyczne Baśnie Disneya. Po prostu adaptacja komiksowa, prawie że z niektórymi kadrami 1:1 wyjętymi z filmów animowanych. 29 zł, miękka oprawa, ogólnie w większości matowa, ale też z elementami lakieru wybiórczego. Tak, ale dobra, w międzyczasie mamy jedną mangę disneyowską, czyli Finał Samuraja i Stitcha. Jest to grubszy tom niż dwa poprzednie, co zresztą możecie zobaczyć po grzbietach. Akurat ten drugi tom u mnie został zagięty, ta obwoluta drugiego tomu została zagięta troszkę niechlujnie, ale trzeci tom ma aż 224 strony, obwoluta jest śliska, z przodu, z tyłu, 33 zł okładkowej, to jest plusz. To jest plus, że została zachowana cena okładkowa. Teraz można się domyślić, że dlaczego na przykład te były kilka złotych droższe, a nie tańsze, ponieważ jakby mamy rekompensatę za całą serię. Delikatnie. To i tak nawet jak na mangi wydaje mi się, że
nie są porażające ceny. Pod obwolutą to samo, tylko czarno-białe, żadnych dodatkowych kolorowych stron. I finał tej odjechanej historii, która nie pamiętam czy... Cicho bądź. Pamiętam, czy na końcu drugiego tomu, czy dopiero tutaj, chyba na koniec drugiego tomu i jest to mocniej rozwinięte, odleciała całkowicie w abstrakcyjnym kierunku. Jakby nikt nie mówi, że to miało być realistyczne. Tutaj mamy w tej feudalnej Japonii, nie chcę tego źle nazwać, ale w tej bardzo odległych czasach w Japonii mamy zaprowadzoną technokrację. Podziękujmy Jambie, jest zabawnie. Znaczy, czy to jest technokracja? Ale nie wiem, ale w moment bardzo dobrze rozwinięte technologicznie społeczeństwo. Jest to bardzo zabawny motyw. Chociażby dlatego polecam przeczytać ten tom. Ogólnie cała seria mi się podobała, oceniam ją na plus. Polecam szczególnie, że jest to niedużo 3 tomy do skolekcjonowania i przeczytania. Nie musicie przygotowywać się na jakby długie zbieranie i długie czytanie. Nie, to jest prosta sprawa. I dużo chyba mang disneyowskich takich będzie. Twisted Wonder Land rusza w sierpniu. I teraz zróbmy sobie małą przerwę od Egmontu. Czy my mamy jakoś dużo tego od Egmontu? Nie ma aż tego dużo. Jeszcze 3 sztuki. Zaraz wspomnę o rzeczach, które jeszcze gdzieś tam zostały wydane w międzyczasie, a nie znalazły się w mojej dzisiejszej dostawie. I może najpierw zaczniemy sobie od komiksów od Kultury Gniewu. To jest może troszkę mniej potężny komiks, ale też przyciągnął moją uwagę, bo nie wszystkie komiksy od Kultury Gniewu są jakby dla mnie, ale powiem wam, że z biegiem lat coraz ich więcej jest. To jest Celestia. Muszę wam się przyznać, że nie do końca rozumiem, o co chodzi w tym komiksie. Musiałbym się do niego wgłębić jeszcze raz, ale po kolei. Oprawa jest miękka, ale ta okładka jest naprawdę solidna. Jest błyszcząca z przodu i z tyłu. Cena okładkowa 100 zł. Ten komiks jest bardzo dziwną impresją artystyczną, ponieważ jak widzicie ma bardzo charakterystyczny art style, bardzo namalowany art style. Zahacza o klimaty post-apo. Nie wiem, czy technicznie rzecz biorąc, to się nawet tak nie liczy, ale jest to bardzo ludzka historia skupiająca się na jakby przede wszystkim relacjach między ludźmi w tym świecie, w którym wszyscy próbują sobie jakoś radzić, nawet nie pomagając sobie, w większości nie, bo ten świat wydaje się dosyć agresywny, ale bardziej prowadząc wymianę za różne rzeczy. Ja wiem, że to jest najbardziej materialny opis tego świata i on nie do końca oddaje to, na czym polega ta historia, ale jest to taka bardzo senna, nostalgiczna, chociaż nie wiadomo do czego historia. W każdym razie przeważa tutaj pewna tajemnica i ona jest głównym motywem tego komiksu. Jako sam walor wizualny oceniam na plus. Sama historia chyba nie przyciągnęła mnie tak bardzo, jak myślałem. Nie wiem, w każdym razie znam dużo osób, którym ten komiks bardzo przypadnie do gustu. Mi przypadł, ale trochę mniej. Ale wielką publikacją od Kultury Gniewu w czerwcu była Bomba. Komiks wydaje mi się, że francuski albo belgijski. To jest bardzo ryzykowne mówić to albo to, ale w każdym razie czarno-biały komiks o stworzeniu, no jak możecie się spodziewać, bomby atomowej. Mamy tutaj coś, co możecie spotkać obecnie w kinach pod nazwą Oppenheimer. Tutaj też mamy Oppenheimera na pewnym etapie, ale dosyć dogłębna historia o początkach, o podwalinach takich psychologiczno-politycznych w ogóle powstania bomby atomowej. Trochę historia w pigułce, ale tak nie do końca, ponieważ ta pigułka ma 472 strony, wydrukowana na naprawdę dużym formacie. Kosztuje 200 zł. To nie jest byle jaki tom, ale według mnie na pewno ten komiks jest w stanie opowiedzieć więcej detali, bo i więcej tekstu i więcej treści się w nim zmieści i może nie jest ugrany z tego samego punktu, nie wiem. Raczej tak. Raczej jest ugrany też z innej perspektywy, więc tak, to jest dzieło, które jest warte uwagi. Szczególnie, że to jest taka historia od A do Z. Na końcu posłowie od autorów. W ogóle jeśli nie wspominałem, to tutaj mamy taki po prostu papier offsetowy. Dla druku czarno-białego tutaj też papier offsetowy. Jest różnica między jednym a drugim tomem, jeśli chodzi o gabaryty. Znaczy, ta Celestia też wcale nie jest jakaś specjalnie cienka, ale bomba to jest, no naprawdę bomba. Jak mówiłem o Celestii, że ciężko mi było wychwycić wszystkie motywy, które są zawarte w tamtym komiksie, to co jest dopiero tutaj? To jest Sąd M, tak się prawdopodobnie czyta, albo nie, poprawcie mnie, jeśli nie tak, o bardzo dziwnym miejscu. To jest bardzo trafne porównanie napisane przez wydawcę, czyli europejskie
Fargo. Komiks wydany na papierze kredowym, 80 stron, 75 okładkowej. I tak odwlekam mówienie o tym komiksie, ponieważ to jest komiks, który przedstawia pewne parszywe, można powiedzieć, że przeklęte miejsce z różnymi problemami, trochę takie small town problems, ale to z drugiej strony nie jest małe miasteczko. To jest komiks nawiązujący właśnie do takich klimatów, gdzie mamy zbrodnie, gdzie mamy tajemnice, gdzie mamy zepsutych ludzi. Więc trochę kryminalna historia, ale z pewnym twistem. Okładka błyszcząca z przodu i z tyłu. Nie wiem dokładnie, kiedy będzie drugi tom. Chyba wydawca jeszcze tego nie zapowiadał. Ale bardziej odjechaną rzeczą jest komiks Fuligato. Wydanie troszkę chudsze, na większym gabarycie, ale ma 64 strony, 73 zł okładkowej. Jest to bardzo surrealistyczne doświadczenie. W mieście przypominającym stare włoskie miasto organizowany jest karnawał. Jest to bardzo abstrakcyjna satyra na społeczeństwo, na klasy wyższe, na ludzi, którzy chcą się bawić. Jednocześnie momentami zabawny, ale też bardzo niepokojący. Chyba nie tylko ze względów fabularnych, ale też z wyborów stylistycznych tego komiksu. No, krótka, ale bardzo intensywna lektura. Twarda oprawa, śliska okładka z przodu i z tyłu. I teraz zanim przejdziemy do ostatnich komiksów, szybka wzmianka o komiksach Egmontu, których nie nabyłem w czerwcu, albo mnie nie interesują, albo jeszcze jestem w trakcie nadrabiania, albo kiedyś później nadrobię. Między innymi Mroczna Otchłań, tom czwarty. Przymierzałem się do przeczytania, do zabrania się za tom pierwszy, ale jakoś odkładam, bo kubka wstydu rośnie. Lucky Luke, Wielki Książę. Kolejne Smurfy i Świat Emocji, Magiczna Siódemka, Sisters. I to były komiksy z pierwszej połowy czerwca, a w drugiej połowie czerwca mamy kolejny komiks ze świata Troy, czyli Tykko z pustyni. Nowy Poirot, czyli Tragedia w trzech aktach. Dwa komiksy z mój pierwszy komiks 5+, czyli O czym szumią wierzby oraz Pan Borsuk i Pani Lisica. To jest kolejno czwarty i szósty tom tych serii. Śledztwa Enoli Holmes, Phoebe Jednorożec, Benjamin i Benjamina. To jest ten większy gabaryt komiksów Uderco i Ghost innego. Na przykład w jednym z ostatnich odcinków pokazywałem wam nowe wydanie Umpapy. I mniej więcej w tym samym terminie od Nonstop Comics wyszedł ósmy tom Rat Queens. To jest jedna seria, która jest ciągnięta prawie że od początku istnienia Nonstop Comics. Piąty tom Coś zabija dzieciaki, a w lipcu tam chyba mają to Deadly Class i wreszcie zastanawiałem się, kiedy będzie dziesiąty tom Last Mana. Jest już w lipcu. Więc szybka wzmianka o świecie Aquilonu. W jednym z poprzednich odcinków pokazywałem wam pierwsze tomy, one debiutowały tam w okolicach festiwali, w okolicach komiksowej Warszawy i teraz kolejny miesiąc, drugie tomy. W kolejnym miesiącu będzie chyba kolejny tom jednej z tych serii, a także, jeśli się nie mylę, jedna jeszcze kolejna seria z tego uniwersu, czyli Orki i Gobliny. Szybka wzmianka dla fanów fantasy. Powiem wam, że nie wiem, czy po przeczytaniu tego będę kontynuować dalej. Wydaje mi się, że dla fanów fantasy jest to jak najbardziej... Dla fanów fantasy jest to zdecydowanie strzał w dziesiątkę, warto się z tym zapoznać. Jakby ten świat ma dużo do zaoferowania, ale muszę coś wybierać, więc chyba przynajmniej na razie porzucę to, aczkolwiek będę na pewno w następnym miesiącu kupować pierwszy tom Orków i Goblinów. Bardziej mi się podobają elfy niż krasnoludy. Oba wydania są bardzo podobne, 56 stron na papierze kredowym, większy gabaryt, śliska okładka z przodu i z tyłu, miękka oprawa ze skrzydełkami. Ogólnie te komiksy są o wiele bardziej kolorowe niż myślałem. Wizualnie prezentują się fajnie. Na końcu jest mapka, tak samo w przypadku drugiej serii, czyli elfy, w ogóle obie serie 35 zł. Nieważne, chyba tam w poprzednich tomach mieliśmy jakąś delikatną różnicę stron, ale to niespecjalnie wpływało. I tak się prezentują elfy. Tutaj macie zapowiedzi kolejnych tomów z tych dwóch serii. Nie widzę tutaj żadnej innej rozpiski, jeśli chodzi o inne serie, ale tak, idą, nadchodzą. W katalogu Egmontu tego było o wiele, wiele więcej. Tak wyglądają grzbiety. Ale bardziej mnie zainteresował w tym miesiącu Baltimore. O tyle, co lubię Mignolę, lubię jego styl. Trochę to uniwersum Hellboya przerosło moje możliwości czytelnicze, więc tamto nadrabiałem bardzo powolutku, a
pewnym momencie po prostu przestałem, a Baltimore to jest po prostu niezależna historia współtworzona przez Mike'a Mignola, ale nadal widać charakterystyczne elementy dla tego twórcy. Mamy wampiry, mamy żołnierza, w ogóle nasz główny Baltimore to jest postać, to jest główny bohater tego komiksu. Opowieść z okolicy I wojny światowej, gdzie Baltimore jest takim troszkę samotnym, pokrzywdzonym przez los jeźdźcem, który wyrusza na krucjatę przeciwko złu. Ten komiks zawiera różne historie, jak widzicie, są one rozdzielone w poszczególnych rozdziałach, są one powiązane ze sobą. To, co mi się podoba, to pomimo jakby spójności całej historii, one są tak jakby niezależne, dostajemy tutaj trochę taką antologię przygód, co myślę, że nie jest złym rozwiązaniem. Jakby czasami te historie są dłuższe, tak? Są rozłożone na kilka rozdziałów, wtedy ten story arc ma więcej sensu. Na końcu naprawdę sporo dodatków, szkice, rysunki, okładki alternatywne. Jak widzicie, to wydanie nie jest oszczędne, jest potężniaste. Zresztą drugi tom jest już też w zapowiedziach, ale chciałbym wam zwrócić tylko uwagę, jak potężny jest to komiks. 564 strony. Ja akurat tutaj zabrałem ze sobą pierwszego Hellboya, który trochę mi ma posłużyć jako ilustracja. Myślę, że to jest dobry koncept, że pomimo tego, że Baltimore jest zupełnie czymś oddzielnym, wydania pasują do siebie, przynajmniej plus minus stylistycznie są podobne. Wiadomo, Hellboy ma te takie pozłacane niby napisy, Baltimore ma po prostu folię soft touch na całości i lakier wybiórczy tutaj, gdzie są napisy, tak, czy na grzbiecie, czy z przodu. I myślę, że sprawię sobie drugi tom Baltimora, jak już wyjdzie. 190 zł okładkowej, kierujący się osobistą zemstą, żołnierz Lord Baltimore toruje sobie drogę przez kontynent, mierząc się z wynaturzonymi bestiami, upiornymi zakonnicami czy czarownikami, żeby dotrzeć do Londynu i zmierzyć się ze znienawidzonym wrogiem, jednym z najstarszych wampirów naszego globu. Wiadomo, to jest nadal nadnaturalna fikcja, ale posiada tutaj pewną dozę elementów rzeczywistych, historycznych nawet, biorąc pod uwagę, że to się dzieje gdzieś tam u schyłku I wojny światowej. Ale nie o to chodzi w tym komiksie. Dobrze, a więc to są wszystkie komiksy, które mam w dzisiejszym odcinku. Jest ich całkiem sporo i niektóre z nich są bardzo potężne. Jeśli już macie któreś z nich, dajcie mi znać, co o nich uważacie. Na przykład, jeśli czytaliście Niezwykłe losy Sknerusa McQuatcha. Jeśli ich nie macie, to jak zwykle linki w opisie. Możecie sobie porównać ceny we wszystkich sklepach albo wejść na Gildię Egmont czy inne polecane sklepy. Albo po prostu kupić domyślnie na Gildii, czyli tam, gdzie ja kupuję zwykle to nie jest znak, że będę kupować tam zawsze. Nie traktujcie tego jako reklamę, to nie jest reklama, to nie było sponsorowane. Przypominam wam, jeśli nie widzieliście odcinka o Superhero, zapraszam do nadrobienia. Co z kolejnym odcinkiem, co z lipcową dostawą? Kiedy to nagrywam, właśnie dzisiaj do mnie przyszła lipcowa dostawa, więc w skrócie, co Egmont ma? Chyba tutaj mam w większości tylko Egmont, tak, w lipcu mam prawie, że tylko Egmont na wyłączność. Mamy chociażby adaptację literatury kolejne, mamy szósty tom samych, mamy Orki i Gobliny, czyli ten właśnie dodatkowy tom ze świata Aquilonu, drugi tom zbiorczego Skorpiona, Gigant Extra Galaxy, Miasto na Skraju Wieczności, czyli komiks ze Star Treka, dwa komiksy ze Szkarłatnych Rządów, Star Wars oraz Wielką Republikę na Skraju Równowagi, czyli drugi tom mangi, Daredevila Marka Wade'a, tom trzeci, Empireum, X-Men, czyli ten jakby dodatkowy tom do eventu, Conan Wojna Węży. Dziwi mnie to, że ten komiks nie ma nigdzie loga Marvela, pomimo tego, że to jest bardziej crossover z Marvelem Conana. Ja wiem, że te prawa do Conana się cały czas zmieniają, ale to najwidoczniej. Batman Detective Comics tom drugi, Stan Strachu, Amazing Spider-Man Epic Collection i Tajemnicza Świątynia, Gigant poleca. Ale najpierw muszę przeczytać te komiksy i dopiero do was wrócę, więc zasubskrybujcie mnie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się wkrótce, za jakiś czas. Pewnie. Jeśli nie pójdę gdzieś z mlekiem. Do zobaczenia. Na razie.